like a diamond. Witam Was, Liska, czy Blue Masters. Jest z nami znów Majster. Siema. Nagrywamy znów Amnezję. Mamy ze sobą Krecika. Szalony budyń. Ktoś ma przez niego niezłe przypały, tym razem nie ja. Też ja też. Joj. I na to wiesz, gdzie idziemy? Gdzie? Właśnie nie wiem. Na drzwi. Tak w ogóle zebrałem jakiś kluczyk przed chwilą. Który pisaliście w komentarzach. No to i tak zobaczysz w odcinku. Idziemy do magazynu. Pisali mi o magazynie, tam też jest potwór. Wszędzie kurna muszą być potwory. Jej, potwory będą straszyć. Tam będzie taki duży misio. Taki do hugania. Joj. Granaty. Tak by the way mam nowe słuchawki. To mi zazdrości. Ja. Ja chcę lepsze. Jak tu ciemno! Jak w pupie! A skąd ty wiesz, jak ciemno jest tam? Bo widziałem. Nie wiem. Czy chcę tu zaglądać? Zobacz, zobacz, może tam być jakiś potworek? Będziesz ty cicho! Straszyć mnie tylko będziesz. Kurwa, się przesunę. Please! Pozwól mi odejść! Proszę! Dobra, nie ta. Nie pozwolę ci odejść. Ogólnie masz u mnie przesrane. Ty kogo ty gadasz? Zbliżaj się, Boże, czytam to, co piszą. Nie wiem dlaczego, ale dla mnie to było trochę bardziej zboczone niż powinno. Ale to jestem ja. Ty to masz wszystkim prawie skojarzenie, a najgorsze, że ja przez ciebie też. Weźcie mnie. Trzeba zatankować oliwę. Pamiętaj, aha, 20 minut. A od tego zaczęliśmy? No jakieś nie wiem, 3 minuty temu może, nie? 4, 5, 10! Czekaj, nie, nie 10! 5. Dobra, niech ci będzie, że 5. Chociaż będą 3. No dobra, tam tutaj będzie przyciągnę jeszcze troszkę, jak będzie jakiś potworek. Krzesiwo mamy? Wszyscy pisali, że tu będzie strasznie, a na razie tu jest po prostu tylko ciemno. Oj, bo tam może coś się kryć. Może ja tam wyskoczę. Kurwa, uciekać. Ja uciekam. Grr, jestem straszna. Ja coś słyszałem. Wybacz. Akurat to nie właśnie. Jezus Maria, Matko Boska, moja postać na zawał zejdzie. Nie przesadzaj, na pewno nie jest aż tak źle. Co za muzyka? No to... Żałuję, że nic nie słyszę. Żałuj, ale ja sobie pogłośnie. Ja mam na 1%, dwa razy dwóch. Ja pierdziu! Jak tu coś wejdzie, ja stąd wyjdę. Nie wiem, czy chcę tam wyjść, nie wiem, czy chcę wyjść z tego w ogóle pomieszczenia. Ja tam słyszę potworka. Ojoj, potworek tam jest. No. To co teraz zrobisz? Zostanę tu, gdzie jestem. Twój ekstra plan. Ten gry nie przejdziesz. Przejdę, przejdę kiedyś. Będę zapychał się budyniem. Ej, nie no. Co specjalnie mi robisz? Skąd wiedziałaś? Jak możesz? Część urządzenia. Wykorzystana z drewna i metalu. Jakiś klucz do maszynowni. Wiertło. Idę stąd. Już niczego nie chcę stąd. Po prostu wychodzę.
Mam jakieś wiertło i tak dalej. Ile stąd wypadł? Idziemy do maszynowni na to. Maszynowni na to. Tam było strasznie. Tam było za ciemno. Co najgorsze, coś czuję, że będę musiał się tam wrócić, bo tam było coś zawalone. A to takie rzeczy zwykle się w takich grach... Wiesz... O, na to się wracamy. No. To później. Teraz mi się specjalnie nie śpieszy. Tam jeszcze w dole coś będzie. Otwórzmy sobie. Idziemy do maszynowni. Dawno tam nie byłem. Tak szczerze to nigdy. Tak! Otwórz maszynę. Czemu ja się nie cieszę, że otwieram maszynownię tam wchodzę? Nie. Mnie to powinno chyba cieszyć. Porypane dźwięki. Może pierw pozwiedzam. Jej, popatrzmy, co tam jest. Potworki, ufoki, azteki i tak dalej, nie? Super, ja też chcę tam trafić. Ty też tu jesteś. Nawet nie wiedziałam, dobra. To jest poszukiwanie odpowiedzi. Udało mi się wkraść do biura Herberta, kurwa imię, i odnaleźć książkę adresową wraz z jakimiś podręcznikami. Szkoła! Co moja reakcja? A ja mam? Usłyszałem tylko o szkole. Tam były książki, podręczniki. Weź mnie wpłynę, ja jutro nie idę. Do kościoła. Jak, czekaj, jak to jutro? Jutro jest niedziela. Nie? Tak. Wiesz, sobota. Ej, pomyliło mi się, że dzisiaj byłam w kościele, myślałam, że niedziela. A tak poza tym od poniedziałku masz rekolekcję, nie? Nie. Ja mam. A ja z innego powodu nie idę, mamu się wypowiedziała, ja zostać, więc prosiłam. A ja sobie pójdę na zmianę miasto, i co? Będziesz siedział, będziesz ze mną gadał, żeby się nie nudziło. Gdzieś cię mam. Będę sobie z kolegami na mieście. Chociaż z kolegami. Czyli wiesz, chyba moich kolegów nie znasz jeszcze. Pan Kamyk. Powiedz, że ty tak oddychasz. Powiedz, że ty tak nagle oddychnęłaś. Jak ty możesz wyjść z nimi, a nie chcesz ze mną gadać? Cichaj. Nie będę się wstydził, bo nie mam czego. Nie jestem ani goły, ani... No dobra, wesoły jestem. Tak zawsze. Każdy jakoś o siebie świadczy. Ja świadczę o sobie... Nie wiem, czy ja powinienem tak szybko biegać. Tak sobie popierdzielać po prostu. Okej. Halo? Nikogo nie ma. Jestem tam ja. Tak, tak. I budyń. Przypał z budyniem. Nie! Wiesz? Właśnie koła zębatego. No to nie moja wina, to mi do herbaty dolali. Dodali nam tylko czegoś, nie? Do herbatki. No właśnie. Dlatego mamy przypały z budyniem. To nie nasz. Tak, idziemy po wągiel. Natalia? Tak? Poroże noszę wągiel do pieca. Co? To jest gra horror, a ja sobie nie odniosę. Noszę węgiel do piecyka. Aha, okej. Okay. Dobry, nie? Świetnie po prostu. Dobry ten na horror. Zapalmy sobie lampę, bo ciemno tu jak... No, dobra, nie. No. A może jednak. Też cię lubię. Oj, tak. Żartowałem. Teraz też żartowałem. Decyduj się. Ja się decydować. Chyba mnie nie znasz. Wystarczająco długo. Trochę. Wiesz, już ileś ze sobą wytrzymaliśmy, nie? Niedługo. Piec jest pełny węgla. Zapaliłem w piecu. Boże. Ciepełko będzie. No to idziemy po budyń. Robak mi chodzi po ekranie, głupie te robaki. O, kółko zębate. Bo wybuchniesz śmiechem. Obie to wybuchniesz zaraz. Się za powietrze. Oj tam, narzekasz. O, idziemy szukać kółek zębatych teraz. Jak
ekstra horrorek. Sobotni wieczorek. Ale mi się zrymowało. Może ty jakiś ten, rymować jesteś. Będę poetą. To napisz coś. No chyba śnisz. Żeby no, nie może. Powiedzieć. Żeby nie powiedzieć czegoś innego. Wiesz co, sejmy przy tym śnie. No. I to wszystko to sen. Piękny, szary. Koszmar. Taki różowy. Różowy, szary koszmar. Ja taki miałem koszmar dziś. No. Bieber mi się śnił. Boże, biedaku. Biedny. Współczuj mnie. No współczuję, co właśnie robię. Jestem biedny. Jak ci mogło śnić to... To. Nie wiem. Coś ci oglądał. Przyznaj się. Nie wiem. Piłę. Ty wczoraj mnie zostawiłaś wieczorem, to wiesz. Sądziłam, że sobie piłę obejrzę jeszcze. No nie moja wina, że mnie wyganiali. No tak, wyganiali. Też jak zawsze mówię. Gdy chcę kończyć. Dobrze wiedzieć. No cóż, się wygadałem. Ej, nie no, no dzięki. Harpowałem. Chociaż teraz serze, albo ci Szymon, dzięki przypomnę. Bluzna się. Teraz się też wygadałem. Oj, tam to jestem ja. Dziwny człowiek. Po trochu się zgadzam. Ale przeszukuję skrzynki. Czemu są takie porypane dźwięki w tej grze? Moja babcia miała lepsze. Jakie dźwięki? Nieważne. Pali się dalej w tym piecu. W piecyku się pali. Węgla nie będę nosił. A więc tak, co tu blokuje? To jest wszystko. Co mam jeszcze z tym niby zrobić? No, tam. Co ja mam z tej maszyny kurwa zrobić? Nie zjedzę. Skąd ja mam wiedzieć? Nie widzę, co to jest. Nie wiem. Możesz mi, wiem, wygooglować. Tylko? Maszynownia. Trzeba jakoś poukładać, ale to jest chore, psychicznie. A zobaczymy, co sobie Google powie. Tu jest, nie wiem, jakaś maszyna i co ja mam niby z nią zrobić? 3, 1, 3, 5, 5, 4. Nie mówcie, że to jest matma. Coś, czego nie lubię, nie? Mów, w brzuchu mi burczy. Poczekaj, rozwiązanie. A wreszcie, jak uruchomić windę? To chyba nie to będzie. To jest za dużo tego, nie chce mi się. Jak uruchomić windę właśnie? Windę? A ja myślałam z tego, oj. To jakieś dziwne to masz, no, no wiesz, no. Technologia. To nie moje czasy. Boże, co jak my starzy jesteśmy? To tylko 250 lat, dziewczynko! O Boże, jak ten czas leci! Pamiętaj, my nieśmiertelni będziemy. No wiem, tyle śmiechu. No. Ile już nagrywam? No, zaczęliśmy gdzieś tak 40, jak ująłeś, a jest dopiero 57. Co tak fajnie ten czas leci. A się bawię tą maszynologią. Bo ja go popuściłam. No co, głupie wajchy. Jakie mam niby ułożyć? No. Znalazłaś to. A, to ja mam szukać, dobra. No. Tak mi się dobrze dogadujemy. Już patrzą, patrzą. To winda coś tam ma być? No. Instrukcja maszyny wideo. Chyba wiem, co jeszcze muszę zrobić. Ale to później. Ja już mi powiedz, jak to coś mam ustawić. Mam taką dziwną maszynę z takimi nie z korpkami, z takim czymś. Takimi chujkami drewnianymi. Już się zgubiłem. Jak uruchomić się? Nie znalazłem. Teraz trzeba poczytać, co tutaj jest. Morów, no co ty głupi kocie wyprawiasz? Były szepty. W tej grze są szepty, Boże, penumbra. Psy zaraz przyjdą. Ale szept.
psy są takie słodkie. Tylko też głupie psy. Mam krzesło. Nie zdawałam się go użyć. Chyba, że ktoś nie wyłączył eski. Jest bardzo cicho. Ja mam pieca, trzy kołatki, zębaty i maja. Pierwszym pieczem. Szukasz tego? W magazynie znalazłem takie kolorowe rurki. Tej. Jakieś kolorowe rurki chyba. No, to nie. To kolorowe to na końcu. Mam tylko jedną. A muszę chyba mieć trzy, jak się nie mylę. No to musisz... Poczekaj. Dwie takie. Dwie? No, dwie. Ale taka maszyna taka, nie wiem, z takimi czymiś. Czekaj, zaraz zobaczymy. Dwie pierwsze w dół, trzy w górę i jak? Chyba ostatnie. Dwie pierwsze w dół? Trzy w górę i chyba ostatnie w dół. Raz, dwa, trzy i ostatnia w dół, tak? Pieprzony geniusz! Oliwiem zaraz braknie. Trzeba oszczędzać, aż wjadę na pełnej parze. Pieprzony geniusz z ciebie. No, trzeba to, tak? O Boże. Ja mam teraz tak. Flow cycle red. Cycki. Część urządzenia wykonana z drewna i metalu. Wsadzimy to... w którą dziurę? To żółte. Dobra, strzelamy. Kółeczko. Wsadziłem do kółka. Starczy dobrze. O, mogę wyciągać. Może wyciągać. Dobra, do trójkąta wsadzimy, niech będzie. Idę szukać dalej. Szkoda tylko, że nikt mi nie powiedział, gdzie to ma być. Hol wyjściowy. Zobaczmy, czy winda już działa. Chociaż ja to mogę przecież włączyć na samym dole, nie? Ale dobra. Później. A ta... Ja się nie chcę skarżyć, ale mi się chyba, wiesz, będę musiał potem po odcinku iść do kibelka. Uzupełnić ten w Bałtyku wodę. Podobno mało jej macie. Zostawisz mnie, a już się będą do mnie dobijać. Nie, pójdziesz do mnie, wiesz. Poczekam sobie w twoim pokoiku, może tutaj przyniosą herbatkę i ciasteczko. Czekam. A nie? Nie wiem jeszcze. Tunel archiwum. Nie, ja tam nie idę. Archiwum. Dziwne przeczucia mam. Wszędzie tylko nie archiwum, do widzenia. Cześć! Gdzie mogłem zostawić przecież te? Tu nie było żadnego. A wszystko zwiedziłem. Magazyn. Poczekaj, czy to jest w magazynie było? Czy nie pominąłem? Ja ci powiem, co wziąłem, a co nie. Wiertło z magazynu na pewno wziąłem. Co wziąłeś jeszcze raz? Wiertło z magazynu wziąłem. Co jeszcze tam jest? Tylko mi powiedz, co tam jest. No poczekaj, no właśnie patrzą sobie. Mamy węgla, zębatki, przełączniki, rąki, kolejne... Ale ja powiem plus, jeszcze nie spotkałem żadnego potwora. Aha. Coś w gabinecie będzie trzeba znaleźć. W gabinecie były. Już stamtąd mam. Aha. W pomieszczeniu z piecem? Wiecem. Czekaj, bo tu jeszcze nie byłem. A tyle już nagrywam, tak w ogóle? Ja nie chcę serii długo, bo ja mam słabego neta ostatnio. No już jest ten, już się nasadza. To ile to będzie mniej więcej? Czekaj, ile kiedy zaczęliśmy? No, tak jak przypuszczałam, to było gdzieś 40. Minut? No? Czekaj. Nie, sekund. Dobrze wiedzieć. No. Wiesz, to szybko leci. A szczególnie jak się ze mną gada. Nagrywam 40 minut. 40? Nie wiem. Czekaj. Zacząłem 40, a jest ile? 18. Będzie 25 minut około. No. Tylko coś przejrzę. Ale pojebane dźwięki. Zawór zardzewia, co mogę z nim zrobić? Nie można połączyć. Nie można. Co kurwa mam zrobić, jak nic nie można? Zróbcie tak, żeby było można. Ale serio.
zaproszenie jest niemożne. Niech zrobię tak, żeby można. A nie mogę to przez nogę. Dobra, ja kończę, bo ja słyszę tam takie dziwne dźwięki, ja się serio zaczynam bać. I się tak... No i szybko ten czas leci. No wiesz, za tydzień kończymy, nie? No to będziesz ze mną, nie? Powiedz jasne, tak. Jak zawsze. Nie zawsze, bo zwykle jestem sam. W horrorach. Ty wiesz, co to jest dla mnie? Joj, z chęcią nagram. No... Ciemno chyba jest, nie wiem. Nie wiem, jak mi kamerka chwytra. Właśnie byłem, jak zaczynałem, chyba jaśniej nieco było. Co się kurwa stało z słońcem? Szatan! Tak dla siebie wzięłam je, bo mi tutaj tak ciemno. Och ty... Tak wiem, wiem. Też cię lubię. O, jakie zaopatrzenie znalazłem jeszcze w tej grze, bo tak gadamy, ja sobie mniej więcej szukam, nie? Mhm. Próba się to otwiera. Ej, nie mogę otworzyć, no. To chyba na skrzynia, o, mogę, otworzyłem. Oliwa. Przesiwo. Mikstura zdrowia. Jestem zajebisty. Czy to wiesz? Jasne. Poczekaj chwilę, bo mi tutaj coś gadają. Na chwilę się włączę. Ale czekaj na to. Moje uciekło. Okej. Teraz jestem. Boże. Strasznie mnie gorzej niż te potwory. Jestem. Co? Okay. Ta kobieta mnie ludzie strasznie gorzej niż te potwory. Ja? Nie! No, mam nadzieję. Powoli będziemy kończyć, nie? No tak. No. Jeszcze zajrzę tylko. Hmm? Załaduję oliwę i zajrzę jeszcze tylko tu. Okej. O, korbka. Kurwa, jeszcze jedna część. A za chwilę będziemy kończyć. Pozbędziesz się mnie na pewno, spokojnie. Oglądamy dzisiaj coś? Może. Jej! Czemu słyszę kurwa płaczącą dziewczynkę? Jaką dziewczynkę? Płaczącą. Płaczącą. Obejrzysz odcinek, to się dowiesz jaką. Wiesz co? To ty film jak jakiś proponujesz, to albo jest jakiś dziwny, albo jest pod ramy, albo nie powiem co zawiera. Ja ci polecam tylko bardzo ładny film. No śliczne, po prostu. No co, no. Nic, mam jakąś proszę. Małą wiertarkę. I wiesz co jeszcze mam? Nie. Budyń. Remi przycięło. O, odcięło. Drzwi nie zamykam nigdzie. Potem się dziwię, że wszystko pootwierane. O! Dobra. Mam jakąś częściowo wypełnioną buteleczkę. Na tym składniku do stworzenia myśmy kiełbowe. Będziemy mieli jakąś mieszankę dobową. W tym odcinku będzie je but! Ale okej, kończę, bo serio już dość trochę nagrywam, bo ja nie chcę. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie, patkujcie. Papa, Nata, pożegnaj się. No papa! Pa. A wiesz co, Nata, jeszcze ci powiem. Budyń. Doktora Edkera.